technika, ona się zaczęła tak po prostu, czy ktoś pana zainspirował? To znaczy ja ją wymyśliłem dlatego, że miałem taki problem do rozwiązania. Miałem po prostu propozycję zrobienia występów, pokazów, tworzenia na żywo jakichś obrazów. Początkowo miałem wykorzystywać jakieś prostsze techniki, które już są powiedzmy w miarę znane i opracowane, ale tam okazało się, że jest trochę problem z tym, żebym ja na przykład chlapał farbą. Musiałem opracować jakąś czystszą technikę, którą można byłoby między ludźmi wykonywać i bez żadnego ryzyka dla ich drogocennych ubiorów. Czyli lubi pan eksperymentować? Tak, jak najbardziej. Część mojego działania twórczego to są właśnie, spora część, to są właśnie eksperymenty. Czy to przy fotografii, rysunek światłem, czy tak jak właśnie przy okazji malowania, czy jak to nazwać, tak, tworzenia obrazów jakimiś niecodziennymi, nietypowymi technikami. Cały czas pracuję też, poszukuję różnych nowych technik, po prostu tak dla zabawy, dla tego, żeby zobaczyć, co jeszcze można. Ale wie pan, że pan też trafił do katalońskich mediów? Miałem tutaj duży odzew, nawet się nie spodziewałem, tak z całego świata. Różni pasjonaci piłki, media też, jakieś przedstawiciele jakichś mediów, czy to internetowych. Nawet sam nie wiem czasem, bo bez mojej wiedzy też są umieszczane te filmy, czy tam jakieś artykuły na ten temat pisane, ale też były do mnie prośby, żebym coś powiedział o tym, co robię, dlaczego i po co. Poszukiwanie nowych technik, to jest... To skąd w artyście się bierze? W dzisiejszych czasach myślę, że odbiorca, zwłaszcza taki masowy, potrzebuje czegoś szybszego. No takie czasy, tak?